Cześć, tu Ernest! Wczoraj Epic Games wróciło z wakacji. Bardzo na nie zasłużyli. Festiwal zimy był super, ale niestety wczoraj ten event dobiegł końca. Śnieg zaczyna się topić, co oznacza, że mapa wkrótce będzie tak jak na początku. Jestem ciekaw, czy z mapy zniknął iglo, które są zrobione z lodu. Z pola walki zniknęły już różne świąteczne przedmioty oraz miecze świetlne. Szczerze mówiąc, to ja lubiłem miecze świetlne, ale pod koniec eventu już miałem trochę dość tego dźwięku. Co za dużo, to niezdrowo. Aktualizacji w tym tygodniu raczej niestety nie będzie. Twórcy gry teraz zabierają się za poprawki błędów i szlifowanie tego, co mieli już gotowe przed świętami. Update powinien wejść do gry w ciągu 2 tygodni. Może już za kilka dni, w najbliższą środę lub wtorek. Poza tym nie ma zbyt wielu nowych wiadomości. FireMonkey na swoim Twitterze utworzył całą listę różnych projektów, zdjęć i rysunków przygotowanych przez twórców Fortnite na przestrzeni ostatnich kilku lat. To naprawdę ciekawe rzeczy i z wielką chęcią pokażę wam, jak to było z tym Fortnite'em. Owszem, istnieją różne oficjalne filmiki, na których widać, jak Fortnite wyglądało dla przykładu w 2011 roku. Te filmiki jednak nie są jedyną kopalnią złota na temat tego, jak powstawało Fortnite. Pozwólcie, że pokażę wam moim zdaniem najciekawsze znajdźki. Zacznijmy od początku. W tym celu będziemy musieli się cofnąć w czasie, do aż 2014. Niektóre obrazki nie mają podanej dokładnej daty utworzenia, więc mogą sięgać jeszcze dalej. Spójrzcie na to. Oto kilka rysunków przedstawiających pierwsze pomysły na Fortnite. Wtedy pewnie nawet się jeszcze tak nie nazywało. Muszę przyznać, że te zdjęcia są bardzo mroczne i przypominają mi inną grę pod tytułem Left 4 Dead. Jak widać, niektóre elementy miały kreskówkowe cechy, jak na przykład ten krzywy budynek, ale całość była w tym szarym, przemysłowym nastroju. Prędko jednak zmieniono ton tych pomysłów i tak zaczęły powstawać pierwsze sylwetki postaci z Fortnite, które są nam dobrze znane. Zobaczcie sami, Jones jest nie do poznania. Oto kilka innych zdjęć na temat ratowania świata. Fortnite nabierało wtedy kształtu, jaki znamy z dzisiaj. Na niektórych zdjęciach widać, że oświetlenie i klimat były według mnie błotniste i nieco depresyjne. Bardzo się cieszę, że wybrali wersję postaci z prawej strony. Nie mówię, że ta z lewej jest jakaś zła, ale cechy postaci z prawej, na przykład te duże oczy, bardziej według mnie pasują do ogólnie kreskówkowego stylu. Jeszcze więcej postaci z Fortnite. Ta postać nie tylko dostała nowy kapelusz, ale też i nowy uśmiech. Ten nowy uśmiech to zmiana zdecydowanie na plus. Tutaj ninja. To jest pracownik restauracji burgerka. A tutaj kilka wczesnych ujęć różnych potworów. To za to są szkice różnych ujęć, które miały być używane do promocji samej gry. Tak wygląda efekt końcowy. Na jednym ze zdjęć widać trochę program, w którym pracowano nad pozami tych postaci. A oto wczesna wersja bazy głównej z ratowania świata. Poza tym jest pełno zdjęć różnych żołnierzy. Widać, że Fortnite już w pełni zmieniło kierunek na kreskówkowy styl gry w okolicach 2014 i 2015 roku. Na pewno dobrze znacie już te postacie. Są one bardzo podobne do żołnierzy z obecnej gry, ale coś jest z nimi nie tak. Na przykład ta postać ma ciut inną twarz, a i tak ta różnica jest bardzo widoczna. Dlaczego księżyc miał dziwną buźkę? To są za to Fortnite'owe drzewa z 2014 roku. Myślę, że to was interesuje najbardziej. Drzewa z 2014 roku. Nie no nie. To są zdjęcia, na których widać różne elementy świata z misji ratowania świata. Ja nie gram w ratowanie świata, ale kogoś z was na pewno to zaciekawi. Niestety, ponieważ nie mam wielkiego doświadczenia w tym trybie, nie mam jak wyznaczyć dokładnych różnic, ale każdy z nas na pewno zauważy, że oświetlenie i kolorystyka były trochę inne. Battle Royale i ratowanie świata mają taki sam styl graficzny, dlatego mimo tego, że nie gram w RS, jestem pewien, że w niektórych miejscach teraz to wygląda inaczej. Niektórych, ponieważ są rzeczy, które pozostały chyba bez zmian, aż do dziś. Te przeróżne zdjęcia są z okresu, gdy Fortnite już było pewne co do stylu samej gry. Co ciekawe, ta rodzina gumowych kaczuszek jest teraz w jednej z chatek w bagnie, przy siorbanych szuwarach. Te kaczuszki mają około 4 lat. To jest koncept pewnej postaci z 2015 roku. Kolejne postacie z Fortnite. Wielkimi krokami zbliżamy się do finalnej formy Fortnite, ale na tej drodze przed tym było jeszcze wiele kroków. Spójrzcie na to. Twórcy gry przygotowali kilkanaście pomysłów na samego Jonesego. Na jednym ze zdjęć wygląda jak Jones po kilkudziesięciu latach na polu walki. Był nawet Jones bez ubrań. Zaraz, co? Co?
Tutaj kilka starych konceptów broni. Więcej konceptów broni. To chyba tyle z tych bardzo starych, najciekawszych konceptów. Teraz przechodzimy do okolic 2016 i 2017 roku. I jeszcze dalej. Fortnite w 2017 zostało wydane, dlatego te zdjęcia są tak bardzo znajome. To po prostu Fortnite o krok od finalnej formy. Są tu też różne rysunki pierwszych skinów halloweenowych i świątecznych, co zbliża nas do 2018 roku. W 2018 roku było pełno nowości. Oto kilka konceptów, które powstały jeszcze przed startem trzeciego sezonu. Widać na nim postać za setny poziom karnetu w trzecim sezonie. P90, pistolet z tłumikiem, taktyczny karabin szturmowy, to jest wersja bez celownika z termowizją, oraz PM z tłumikiem. A oto kilka zdjęć obiektów użytych w czwartym sezonie. Jest tu wiele elementów planu filmowego, ponieważ wtedy w mokrych moczarach dodano właśnie plan filmowy. Więcej rzeczy z czwartego sezonu. Jest tu kapsuła oraz rakieta przybysza. Zobaczcie to. Jest to koncept jednego ze skinów z 2018 roku. Skiny z tego zostało do sklepu weszły dopiero w połowie 2019 roku. To ciekawe, jak powstają te skiny. Ich pancerz na przykład był wzorowany na sloju Batmana. Tego Batmana, który wszedł do gry jako skin we wrześniu. A to kolejne rysunki o skinach z tego zestawu. W 2018 roku dodano też te oto skiny do gry, ale co ciekawe, damska postać na początku wyglądała kompletnie inaczej. Zobaczcie sami, inna postać, kolor włosów i wzorek na stroju. To za to są zdjęcia prezentujące wózek golfowy, który wszedł do gry w piątym sezonie. Przedstawiają one miejsce dla graczy i działanie tego pojazdu. Przygotowano nawet krótką animację tego, jak ma działać ten wózek. To jest koncept Pani Misi oraz Ninja z Ratowania Świata. Wyjątkowo ten koncept jeszcze nie wszedł do gry. Myślę, że warte uwagi jest też to, że pracownicy Epic Games dostają Fortnite'owe odznaki za każdy sezon, nad którym pracowali. Reszta zdjęć przedstawia różne rendery skinów i elementów gry z zeszłego roku, które dobrze znamy. Na koniec zostawiłem kilka z moich ulubionych zdjęć pomysłów twórców gry, a mianowicie pomysły na interfejs i menu gry. Jednym z pomysłów było to, aby mapa w grze była na papierze w trójwymiarze. Mapa pojawiałaby się przed naszą postacią, jakby rzeczywiście tam była. Oto jeden z wczesnych pomysłów na ekran odbierania przedmiotów. Bardzo mi ona przypomina aktualny ekran odbierania nagród. Ale na tym ekranie można było oznaczyć nagrodę jako ulubioną. W obecnej wersji gry nie da się tego zrobić. A oto koncept ekranu wygranej w grze. Bardzo mi się to podoba, ale przypuszczam, że ten wielki, trójwymiarowy napis nie działałby w małych i zamkniętych pomieszczeniach. Chyba że gra teleportowałaby zwycięzców gdzieś, gdzie odbywałaby się taka animacja wygranej. Szkoda, że Fortnite nie ma tego typu statystyk na koniec meczu, gdzie widać dokładnie sumę wygranych i eliminacji. Poza tym powstało kilka grafik królewskiego zwycięstwa. To jest koncept menu wyboru trybu. Według tego konceptu w tle byłoby obecne lobby oraz nasza postać. I to tyle. Jeszcze więcej zdjęć możecie znaleźć u FireMonkey'ego. Link w opisie. Koniecznie dajcie znać, co wam się najbardziej podobało. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.